Zimna woda zdrowia doda. To przysłowie szczególnie upodobały sobie morsy. Te z gminy Reńska Wieś dziś zainaugurowały sezon w kąpielisku Dębowa. Jesień już w pełni, ale nie wszyscy decydują się schować pod ciepłym kocem. W ten chłodny dzień Stowarzyszenie Zdrowe Morsy Dębowa zainaugurowało sezon. Mamy gości ze Słowacji, z Czech, z Raciborza, takie nasze zaprzyjaźnione kluby. Także no, grubo ponad 100 osób. Nasze stowarzyszenie liczy ponad 80 osób. Morsowanie posiada naukowo udowodnione liczne korzyści dla zdrowia. Pani Krystyna Galara ma 96 lat, morsuje od 5 lat, namówiła ją synowa. Bardzo lubię zimno, bo byłam 5 lat na Syberii wywieziona, to tam zimy takie były nie takie jak u nas. Jak często pani morsuje? 2 razy w tygodniu, w sobotę i w niedzielę. Co na to pani lekarz? No, lekarz nie zabrania, pomimo że jestem po zawale. Przed wejściem do wody należy się rozgrzać, ale tak, by się nie spocić. Samo wejście powinno być szybkie i energiczne, a zanurzenie do klatki piersiowej i zwykle z pominięciem rąk. A jak długo można być w wodzie? Tak do 10 minut, nie przekraczać tego czasu. No. Bardzo dużo, niektórzy mówią, że 3 minuty. No 3 minuty, no to jest mało, no trzeba słuchać tego organizmu, ten organizm sam podpowie, kiedy wyjść, nie? No, ale ja już tak jak mówiłem, od 6 lat morsuję i no, ja już tak w granicach 10 do 15 minut w wodzie jestem. Osoby ze schorzeniami kardiologicznymi lub neurologicznymi pragnące morsować powinny skonsultować się z lekarzem. Przeciwwskazań jest jednak niewiele, a korzyści sporo. Morsowanie działa przede wszystkim relaksująco, a to się dobrze składa, bo dziś, 28 października, przypada dzień odpoczynku dla zszarganych nerwów. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski.